Siemanko, ja jestem Rossi i dzisiaj zagram sobie w Overwatcha w wersji na konsolę PlayStation 4. Zagram sobie z łomiarzem. Nie z dźwiarzem, tylko z łomiarzem. Jest to jak na razie taka moja najlepsza postać, no fajnie mi nie idzie. Gra jest też przyjemna tą postacią. Dołączyłem tutaj do szybkiej rozgrywki. Także nie wiem, jak na razie to pewnie widzę, to już cel A przejęli, także przegrywamy na starcie. Dobra, jest jeszcze likwidacja. Nie jest źle. Okej, on gdzieś tutaj jest pieprzu na bok, zaraz już tutaj. Dobra. Łapka. Tutaj ktoś mi dosyć dużo życia zabrał. I musimy zaatakować ten cel. Zajmuję punkt! Ale najpierw dam radę. Gdzieś tutaj będzie wróg, bo rozwali moją pułapkę. Otóż to tutaj są. Na pewno jak znam życie, to kiedy będę nagrywał, będę miał chujowe staty. Ale oczywiście jak nie nagrywam, to mam za jedlicę, bo miałem mecz, w którym było 40 do 9, 22 chyba do 6, 32 na pewno. Także to jest super po prostu. Nie wiem czemu, ale jakoś, jeżeli jest ta kamerka i nagrywam mikrofonem i mówię po prostu, to już chujowo idzie, naprawdę. Nie ma po prostu co oglądać. A mnie to tylko irytuje. No ładnie, jakoś się tam dostał tym mechem. Dobra, jest apteczka. Generalnie my mamy nacierać jako punkt A, żeby go przejąć. Także fajnie by było to zacząć, tylko... za mapę! No to pięknie! Nie za bardzo widzę, tutaj nam to idzie. No jak tutaj jest w ogóle drużyna nasza? O! Trzy czarne wdowy, no to tak, genialnie! Zero tanków, nic. Super. Drużyna przeciwna jakoś ma bardziej zbalansowaną tą... Wybrane postacie mamy zbalansowane. Dobra. Na śmierć, ale mam już tą oponę morderczą, także spróbuję teraz fajnie wykorzystać, żeby nie spieprzyć jej. W sumie to jest najfajniejsze, że tą oponą to można bez problemu sobie 5 zabić wrogów, 3 zabić wrogów. To jest mega. Tylko trzeba umiejętnie do coś sterować, bo jeżeli wróg zacznie w nią nacierać, to ona po prostu nawet nie wybucha, tylko znika. I tyle, i nikogo nie zabije, jeżeli ja jej sam nie zdetonuję, albo czas jej nie zdetonuję. A jeżeli wróg ją zniszczy, to nagle kurde nic nie ma, nie ma żadnego użytku. Tak to wygląda. O, on już ma mało życia, kurde. Chodź tu. Co jest, uleczył się, co za flet, nie? Dobra, bierzem tą oponę. Jedzie. Dobrze. Jednego! Wow! Zajebiście! No dobra, to może teraz sobie na smugę zmienię. To jest trochę przyjemnie się gra tą postacią. Nie no, przejebiemy to! Oczywiście! Porażka! Jak najbardziej. Porażka! Nie lubię tak dumać w środku meczu, bo to jest... Najlepsze no bez sensu, jeszcze jak zaczynam i przegrywam, to jest jakoś inaczej, ale jak dołączam do drużyny, która przegrywa i ten mecz już trwa, no to to już w ogóle nie jest. I serio, to było najlepsze zagranie meczu, naprawdę dwóch kolesi. Coś słabiutki ten mecz był. Przez pania mecz trwał 5 minut. Dzięki za subki! Dobra, to jeszcze jeden na pewno zagram, bo ten był zbyt krótki, żeby tutaj w ogóle cokolwiek oglądać z niego. Ale też nie będzie już ten odcinek tak długi jak poprzedni, bo poprzedni trochę przygiąłem, prawie pół godziny trwał, także też za długo. Na pewno to ile osób obejrzało do końca, to jakby jedna była, to by było dobrze. Podróżujesz do Hanamury. Teraz będzie Hanamura. Tak, jak już grałem na tej mapie, to mogę stwierdzić, że zbytnio jej nie lubię, jakoś nie przypadam za nią. Jakieś tam mam ulubione mapy, chyba
pustynia Anubisa, to pustynia Anubisa tak się zwa tamta mapa, to ją lubię. A dwóch pozostałych, które tak mi się dosyć podobały, to już nie pamiętam nawet nazwy. Ale już tutaj takie trzy ulubione mapki mam. Tutaj możecie sobie zobaczyć opis bohatera, co ona ma, jaki, jaką ma broń. No i jeszcze, kawaleria przybyła. Pan rodu Dobra, to teraz musimy obronić punkt A. Ej, nie ma czasu na oczekiwanie. Wrogowie jeszcze nie wyszli. Oni muszą go przejąć, my musimy go obronić. Teraz tak. Gdzie oni są? Oni będą gdzieś tutaj chyba. Napastnicy tak, przybędą za 30 sekund. O, to jest tutaj najlepsze, że można stać pod drzwiami wroga. Jak tylko się otworzy, można od razu ich nacierać. Tak samo oni nas. Nie możemy wejść do środka, ale nasze pociski normalnie przechodzą przez to, nie? Tutaj jest taka bariera, z której wrogowie wychodzą. I ja tutaj jakby nie mogę wejść, ale mogę w nich nacierać. O, tutaj są kolejni. O, 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 trochę lipa. Nie wiem, schowam się jakoś. Bo oni tutaj zaraz będą nacierali na nas. Dobra, dingo, dawaj go. O, dwóch ich jest! No nie, no tak to się nie bawimy. Zdziwiarza. Kurde, to mnie musiał wziąć złomiarz. Nie złomiarz, on ma inaczej. Wieprz, tak. Aj, się porobiło. No już go miałem ściągać. Zaczekajcie na mnie! Chodźcie tu i brońcie celu. Już go tracimy. Ta, to zajebisty team widzę. No, no kurde, zajebiście będzie, mówię wam. Nie to, że ja jestem jakiś mega w tym grę, ale no bez przesady, że już tracimy, tak? Dobra, jest ta jedna likwidacja, jest tam łusik, który mnie cholernie irytuje. Ja nim niezbytnio nie umiem grać, ale łusik jest o tyle zajebisty, że on tak naprawdę potrafi mieć wroga, no... Kurde, dwa strzały i wroga nie ma, nie? Dosłownie, i to takie zwykłe, nie to takie ulepszone, jak ja tutaj L1 mam, te takie bieganie, czy L2, czy cokolwiek. Po prostu takie zwykłe, no kurde, akurat to wziął. Aj, się wpieprzyłem jeszcze na wieprza. Po prostu ma takie zwyczajne strzały, jeżeli ktoś umie to wykorzystać, trafi na przykład w głowę, to dwa strzały nie ma wroga, no to jest mega. Ja nie za bardzo jeszcze umiem im grać, może zaraz jak teraz umrę smugą, to go wezmę, spróbuję wam pokazać, ale wątpię, że to cokolwiek wam tutaj tak pokażę. No bo jak mówię, zbytnio im grać nie umiem jeszcze. Dobra, chodź tu, ożysz ty. Co to za teleporty, nie ma tak. Pięknie, jest likwidacja i stówę dostajemy. Już w poprzednim odcinku chyba mówiłem, że jeżeli chodzi o likwidację, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak asysty, dlatego moim zdaniem, o jestem łusi. Moim zdaniem dlatego ta gra jest właśnie taka mega, że nie ma czegoś takiego jak jakaś asysta, bo od razu masz zabicie, masz likwidację, to jest likwidacja równa się zabicie, to wiadomo. I na przykład jeżeli nacieramy na wroga, nie zabijemy go sami, tylko jeszcze z kimś, to dostajemy punkty, ile mu tam obrażeń zadaliśmy, jak ja teraz mam likwiduję i 40 dostałem, także to jest naprawdę fajne, bo to od razu tak jakoś inaczej się chce się grać po prostu, to nie, no bo asysta, no to nikt nie lubi chyba dostawać asysty, to każdy tak patrzy i tak, no kurde, co mi z tej asysty, a tutaj mamy likwidację, także likwidacja zawsze jest zaliczana, już teraz mam 7 na 2 zgony. Mam tutaj napisane zabicie przy celu, zabicie przy celu, czas przy celu, zadane obrażenia. No i potem pod koniec rundy to zawsze są tak. Jest wybierany najlepszy gracz drużyny. Seria wielki zapis. Oj, pięknie. Inaczej, no zawsze na samym końcu meczu jest najlepsza akcja przedstawiona. I to nieważne, czy to z naszej drużyny, czy z drużyny przeciwnika, po prostu akcja jest przedstawiona najlepsza. Aj, trochę lipa. Zaraz, dobra, skończyłem jakoś. Uciekaj. Zabiłem go? O kurde, wieprza zabiłem. Ha! Myślałem, że nie ma z nim szans, nie? Bo on jest dosyć taki, dosyć ciężkim przeciwnikiem jest. I naprawdę niełatwo go zabić smugą. Ale jakoś się udało, no to super. Dobra. I właśnie w każdym bądź razie jest to najlepsza akcja przedstawiona,
która jest nieważne, czy to z naszej drużyny, czy z drużyny przeciwnika, zawsze jest ta najlepsza akcja przedstawiona. I do tego mamy coś takiego jak na przykład najwięcej zadanych obrażeń, najwięcej przycelu, najwięcej likwidacji. I tam mamy tak tam chyba 4 czy 5 postaci jest i możemy tam głosować. Lubię to, kto najlepiej jak tam dla nas, naszym zdaniem zagrał. Czy ja tam na to tak nie patrzę w sumie, bo to tak jest, tam moim zdaniem jest to naciągane. Wiadomo, no każdy tam sobie może kliknąć co chce, znaczy naciągane. Inaczej, no po prostu za to i tak się nic nie dostaje, to jest tylko, że lubisz to i ktoś na przykład może być no tam najlepszy. I tyle, nic za to nie dostajemy szczególnego. Aj, zżniwiasz! Aj, Hanzo! Ho! Nie, uciekaj! Dobra, żyję jeszcze! On tu zaraz wyjdzie pewnie. Albo już nasi go zabiją. No teraz jakoś o wiele lepiej nam idzie z tym punktem B. Bo z punktem A, no to szczerze to od razu przerypaliśmy, także nawet tam nie było czego oglądać. Seria zabójstw 10, także jestem bardzo zadowolony z tego. O, jest smuga. Próbuję tutaj zaatakować trochę, ale już mi spieprzyła, także... Udam. O! A to moja smuga. To jest najlepsze, dobra. Gdzieś tu była ta smuga. Ho! Nie umieraj! Nie! Dobra! Tutaj to mi może naskoczyć, bo ja jestem w swojej bazie, także tutaj się odradzam. Nie, że się odradzam, tylko życie dostaję. Na tych naskowym tempie. I przejebaliśmy. Porażka. Znaczy przegraliśmy, nie będę przeklinał. Zdobył to trofeum oczko. Także fajnie. Ten mecz już poszedł o wiele lepiej. Teraz właśnie macie przedstawioną najlepszą likwidację. Znowu tylko dwóch zabił, to jest najlepsza likwidacja, także... Tutaj możecie głosować, mordercza seria najdłuższa, 13. Miałbym więcej, tylko niestety już mecz się skończył. Właśnie tutaj akurat... Też nie wiem, od czego to jest zależne. Tutaj jest 3 graczy jakby do wyboru. Innym razem jest chyba 4, czy nawet 5. Tutaj macie oczywiście przedstawione te statystyki. Czas trwania meczu 5 minut. Także jeszcze jeden sobie zagramy, bo to już nagranie powinno trwać jakieś 10 minut około. Likwidacje 13, zgony 2, także z takich statystyk jestem na pewno zadowolony. No chociaż nie są one tak zajebiste jak statystyki, które miałem. 40-9, a takie mam zapisane. Także myślę, że ten mecz też... Dodam jakoś na YouTube, tylko że tam niestety zbytnio tak nie ma dźwięku. Jeszcze tam grałem z takimi dwoma kolegami, których poznałem właściwie tamtego dnia. Także powiem wam, jeżeli przede wszystkim w Overwatchu, no w większości grach multiplayer, nie? Ale też tutaj w Overwatchu to współpraca i właśnie rozmowa, to jest najważniejsze, bo jeżeli na przykład mamy tą drużynę, nawet z tych 3 osób, jak ja miałem, jedna osoba to była łaska, która właśnie może uleczać. Ja byłem żniwiarzem, nie, złomiarzem, ciągle mi się to myli, ja byłem złomiarzem, a ten trzeci, to już nawet nie pamiętam kim był, ale w każdym razie wtedy, jeżeli jest taka współpraca, to wiadomo, że jest zajebisty, bo możesz się dogadać, kogo macie tutaj wybrać i wtedy miałem właśnie statystyki 40-9, tamten mój kolega miał chyba 43-5, mówił coś pod koniec meczu, bo ciągle byliśmy połączeni, także... Wiadomo, dobrze to wygląda. No i teraz jak widzicie, teraz my tutaj zaczynamy przygotować się do ataku, my musimy zaatakować cel, więc oni są po drugiej stronie barykady. My tutaj jesteśmy w naszej bazie. Czekamy, a się wrota otworzą za jeszcze 21 sekund. Mamy Hydra. W sumie to tak. A dobra, tu już się 8 sekund zaczyna mecz. O. Pięknie, można fajnie zniszczyć. A, jeszcze mamy taki graffiti smitaśny, nie? Te graffiti sobie wybieramy. Do każdej postaci możemy coś tam różne. Albo odblokować. Chodź tu. Pięknie, jest ta likwidacja 40 faktycznie, ale jest. I teraz generalnie no chodzi o to, że mamy przejąć ten punkt, także fajnie by było na niego nacierać, a nie tutaj skupiać się na zabijaniu tylko bardziej na nacieraniu na ten punkt. Okej, to ja tutaj szybko się teleportuję. I teraz mam łucznika. O, no nie miałem szans. No jak już wieprz złapie i tam strzeli, on ma taką
W sumie jakby olbrzymia miał. Jak dla mnie. To właśnie obierze na hita przede wszystkim. Nie grałem jeszcze każdą postacią, w postaci jest tam 24. Nie grałem jeszcze każdą, ale z Mugano ma mało życia. Jak na razie z tych wszystkich postaci, którymi grałem, to ona ma najmniej 50. Tak to grałem, tam po 250 mają 500. Tanki na przykład mają 500. Dobra, teraz możemy sobie zmienić te smugi, na przykład na żołnierza 76, nigdy się pani grała, on ma chyba 250 zdrowia, z tego co ja pamiętam. W tych czasach 200, wszyscy jesteśmy żołnierzami. To jednak 200 i on ma takie umiejętności jak szybki bieg, co naprawdę nie każdy tutaj ma, mało postaci może szybko biegać. Jego umiejętność specjalna to takie szybkie celowanie, autocelowanie, soki. Kurde, też mnie zjął? Łucznik, no mówię, łucznik to jest jednak postać taka... O, no zobaczcie sami. Likwidacja 100, jednym pociskiem, no naprawdę. Trzeba mi się grać, ja jeszcze zbytnio nie umiem. Chyba będę się uczył, bo jak patrzę na to, jak on szybko zabija, to naprawdę niewielu tak robię. Tak, jeżeli chodzi o to, jeszcze moją postać żołnierza, to on ma właśnie leczenie swoje i swojej drużyny, szybki bieg i salwę taką rakiet. Czy jak to się nazywa ładnie, rakiety Helix. Jeżeli chodzi o długość meczu, to z nimi jest naprawdę różnie, bo czasami 15 minut możemy sobie rozegrać 4 mecze nawet, można, bez problemu, a czasami jeden mecz trwa 10 minut, także to jest też różnie. Jak jest lepszy mecz, to trwa oczywiście tam dłużej. No, ładnie. Nie, dobra, słuchajcie, ja biorę sobie tego łucznika, widzę teraz tutaj. To jeszcze nie koniec misji. Ty czekajcie, bo nie mogę... Mam go, dobra, Hanzo. Każda śmierć niesie ze sobą honor. On już nie ma szybkiego biegu, honor zaś. Widzicie, że od razu ta postać wolniej się porusza. Odkupienie. Nie każda postać... Jak na razie te postacie, którymi grałem, to właśnie mało postaci ma po prostu ten szybki bieg. Strzała już może być sobie załadowana. O! Dostał! Co niewidoczne. O, panie! Działko też jest dosyć bitne. No mówię, ja zbytnio jeszcze nie ogarniam, jak grać tym łucznikiem. Fakt jest taki, że on jest dosyć dobry, tylko nie trzeba umieć im grać. Kurde, zapomniałem, że tam jest działko. Jeżeli chodzi o jego umiejętność specjalną, to coś sobie ogarnąłem. On ma takiego smoka, który leci, podwójny taki smok. Też jest bardzo dobry, bo on leci prosto i jak tylko się dotknie wroga, to właściwie od razu go zabija. I on leci nawet przez ściany, z tego co wiem. Także ma bardzo dobry zasięg. O, jest smuga. Aaaa, chodź tu! No serio? Ja mu pomagam. Zostało 60 sekund. No. Nie, ja nie umiem grać łucznikiem, ja sorry, ale zmieniam z niego. Chciałem pokazać wam, jaka to jest jebitna postać, ale jednak wam tak zbytnio nie pokażę tego. Serio, zjebałem tego smoka? O, ja... No to nie ciekawie. Okej. Okay. No, próbuję go tutaj atakować, jak widzicie, ale no naprawdę... Kurde, jeszcze nie trafiam. Naprawdę... Trzeba mieć cela do tego. A, jest likwidacja! Zajebiście! Jest smuga też. Smugę, jak widzicie, też na 2 hity tak naprawdę biorę. To szkoda, że mi teraz spieprzyła, nie? Tam jest Hanzo też, także będzie teraz ta walka. Dostał! O! Dobra, ziomeczek, już tutaj przyjmujemy cel. Dawajcie szybko. Jeżeli zajmiemy ten cel w czasie tej dogrywki, to od razu wygrywamy. I dawaj! Smoka! Dobra, zmarnowałem go trochę, ale jednak zawsze lepiej, przez ordy zawsze ubezpieczony. Także wolałem go tam już sobie użyć. Tak w ogóle to mam nadzieję, że w tym materiale dźwięk mój nie będzie jakiś taki piszczący, bo ostatnio tak... O, wow, wow. Ostatnio taki piszczący wyszedł, nie wiem czemu. Znaczy piszczący.
szumy straszne. Mimo tego, że usuwałem te szumy, a jednak były. Nie miałem pojęcia, czego to zależało. Mam nadzieję, że w tym materiale już będzie o wiele lepiej. Muszę odzyskać honor. W sumie teraz to ten materiał już może trwać jakieś 20 minut, na tyle będzie trwał i znowu mi wyjdzie, że materiał trwa pół godziny. A miał być krótszy. O wiele. Kurde, nawet w niego nie trafiłem. No, trzeba mieć tego cela, nie? Ja tak nie za bardzo mam. Przynajmniej jak na razie jeszcze. No nie grałem zbyt dużo to przestaczem, także... O, jakieś ona strzały takie. Ten cel będzie mój. Załatwmy to szybko. Chodź tu! No w końcu! Likwidacja! Kolejny żniwiarz wziął akurat umiejętność. Dostał. Dostał, ale jednak żyje. Słabo dostał. 55. Czyli jednak dobrze dostał. Już się kurde zdecydować nie mogę. Ślicznie! Zajmowanie i będzie wygrana! Tak jest! Szkoda, że smoka nie zrobiłem wcześniej. Wygrana jest. Na pewno nie będę miał najlepszego zagrania, no bo niezbytnie tutaj wychodziło mi to. Teraz ma wszystkie zagranie. Ninja sobie trochę też grałem i powiem wam szczerze, że z tego miecza to jakoś nie za bardzo umiałem korzystać z tego, z tej umiejętności. Doskonale. Dla mnie i tak najfajniejszą umiejętność to ma żniwiarz. O! Doskonale! I wygrałem! No i to w sumie tyle, bo to mi tam nic nie daje, tutaj te lajki. Czas trwania meczu 6 minut, no to może ten materiał będzie trwał 20 minut, nie wiem. Dobra, słuchajcie, w każdym razie wielkie dzięki za oglądanie, jeśli spodobał wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. I co, do zobaczenia, trzymajcie się, siema!